Witam Cię na kanale Serii Wino. Dzisiaj robimy wina z wiśni. Jest to jedno z trzech ogólnie uznawanych z jednych z najlepszych win. Oprócz winogron i dzikiej róży. Wino z wiśni ma tą kwaskowość. Najlepiej wiśnie wybrać kwaśne i słodkie. Udałem się na targowisko, zakupiłem takie wiaderko. No co robimy? 5 kg wiśni, wiaderko fermentacyjne. U mnie już się zaczynają muszki zlatywać, tego chcemy uniknąć. I dzisiaj tylko rozdrobnimy to tuczkiem do ziemniaków. Bardzo fajny sposób, sprzedany wiele lat temu dla mnie. Za każdym razem się udaje, super. Także jedziemy. Minęło około 3 minut. 5 kilo wiśni przerobione, pozgniatane, każda, żeby była zgnieciona. Pestek nie wyciągam tym sposobem. Jest to bardzo fajny sposób, żeby nie wyciągać pestek. No a co robimy dalej? 2 litry wody przygotowanej wlewamy do tego. U mnie woda źródlana zakupiona w markecie. Wtedy nie muszę gotować. No. Proszę bardzo. W ten sposób zostawiamy na 24 godziny. Spotykamy się jutro. Minęło 24 godziny. Druszlak, przesadzimy to. Tu się pięknie. Najczęściej jeszcze przez gazy to przesadzam. No ale zapomniałem kupić i tego. Dzisiaj odpuścimy to. Co do muszek tych octówek, czy owocówek, jak to zwał, tak zwał, trzeba uważać zawsze w winie, bo to właśnie one o co robią. Teraz co? Biorę owoce. Odcedzam ten soczek. Odcieknie się trochę. Daję do fermentatora z powrotem go. Wszystkie owoce wracają do fermentatora. Pokażemy tutaj. Teraz dzisiaj znowuż wlewamy 2 litry kolejne i te owoce będą tak fajnie wypukane, że nie będzie trzeba z nimi już nic zrobić. 2 litry mamy i zostawiamy na kolejne 24 godziny. Spotykamy się jutro o tej porze. Na soczek oczywiście przykryjemy pokrywką, żeby się nie dostały żadne muszki, owocówki. No i weźmiemy, odstawimy to w ciepłym miejscu, żeby w ciepłym, w domu najlepiej. I zostawiamy to tak do jutra. Minęło kolejne 24 godziny. Resztę nasz garnek, sito z wczorajszego dnia. Dzisiaj doleję resztę. Resztę wyciśniemy te wiśnie, a sok zlejemy do zbiornika fermentacyjnego. To sobie odcisnę i zlejemy soczek ładnie. O.
Nie przecieramy, tylko odciskamy cały soczek. Odzyskujemy. Działamy dalej. Z wiśniami jest delikatny problem najczęściej. Co roku inaczej pokazuje mi BLG. Co to jest BLG? To jest zawartość cukru w soku. Sprawdzam sobie balingometrę. Oczywiście takie coś dostaniesz w moim sklepie na www.seriwino.com. Rzucamy. Rzucamy. Spróbuję to pokazać. Spróbuję to wyostrzyć jeszcze. Czekajcie. Nie mogę wyostrzyć. Pokazuję tutaj 2 BLG. To znaczy, że w każdym litrze zawiera 20 gramów cukru. I będziemy dosładzać. Musimy dosłodzić 140 gram na każdy liter. W tym momencie mamy litrów 6. 6 razy 140, a to na szybkiego 840 gram cukru. Tyle pierwszym dzisiaj razem dosładza. A może tak pokażę. O, tu widać 0. Nawet tu jedyneczkę pokazuje. Czyli możemy dać 900 gram cukru. Rozrabiam cukier i się spotykamy za chwilę. Wodę na syrop cukrowy podgrzałem, żeby się lepiej rozpuściło. 900 ml wody. Wsypuję do tego odważone 900 gram cukru. Rozmieszam to, zostawię do przestygnięcia. I dolejemy do naszego winka. To będzie pierwszy rzut cukru, a później musimy dać za kilka dni drugą dawkę, ale to za chwileczkę, żeby szybciej i lepiej przerobiło. Nastawiamy się na wino słodkie, także tutaj lepiej jest rozdzielić na dwie części, ponieważ więcej alkoholu wyjdzie i będzie słodsze. Syrop wlewamy do naszego soczku. Wymieszamy. Temperatura jest odpowiednia. Patrzałem, to jest temperatura pokojowa. Teraz zawsze musimy przed dodaniem drożdży pamiętać, że temperatura tam powinna być z 20, 22 stopnie do 28 maksimum. W tej temperaturze zatrzymujemy się. Co teraz? Dzisiaj wsypujemy drożdże bajamusa. Ja dzisiaj sypię bezpośrednio. Trochę dłużej ruszy, ale zaraz ruszy też. Dłużej rusza. Wymieszam. Jest to przepis na około 10 litrów wina. I teraz tak. Za 4-5 dni jeszcze dam jedną dawkę i za 10 dni drugą dawkę takich samego syropu. Kilo cukru, liter wody. Także 3 razy tu będę dodawał. No i postoi z 3 miesiące, 2 miesiące, ściągnę z nadosadu i później zostawimy. Niech się fajnie dojrzewa. Butelkować będziemy, kiedy będziemy mieli czas i potrzebę, aby fermentator zwolnić. Także przykrywamy pokrywą, woda z rurką fermentacyjną, oczywiście zalaną. No i jak Ci się spodobał mój film, daj łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam na następne filmy. Cześć! Minęły 2 godzinki, fermentacja ostro ruszyła, także pięknie bombluje. Sami zobaczcie.